kochani, witajcie z Mazur. Dzisiaj przychodzę do Was, jak widzicie pewnie po tytule, z haulem z Bath & Body Works. W ogóle ja nie wiedziałam, że jest taka opcja, że jest sklep internetowy. Kilka razy zdarzyło mi się robić zakupy w sklepie stacjonarnym i teraz jak była cała ta zawierucha z koronawirusem, to dostałam maila, że jest sklep online i że można zamawiać. A dajcie znać, czy wy też tak macie, ale ja pamiętam, że kiedyś, jak się oglądało Amerykanki, dawno temu na początku YouTube'a, kiedy zaczynałam nagrywać, albo jeszcze zanim zaczęłam nagrywać, to w Polsce nie było w Bath & Body i właśnie te wszystkie żele antybakteryjne do rąk, albo świece i w ogóle te wszystkie rzeczy, to było takie wow, w ogóle w Polsce tego nie było, to, że były świece takie o zapachach jakichś, wiecie, sezonowych, że tam na jesień, na zimę, na święta, na to, na tamto. Więc to był szał i zawsze jak oglądałam te filmiki, to sobie myślałam, że kurczę, też bym chciała, żeby u nas był taki sklep, żeby można było zamówić. I jakoś nie wiem, czy ja wcześniej o tym nie wiedziałam, czy to teraz powstało. Wiem, że mi kiedyś pisaliście, że chyba na... To było kiedyś i perfumy, a teraz to jest Notino, że na tej stronie można było zamawiać niektóre produkty Bath & Body, ale jakoś wcześniej nie wiedziałam, więc jak macie ochotę, wkleję Wam linka. Ja jest to film sponsorowany, sama wszystko kupiłam, wszystko sama zamówiłam, zapłaciłam i tak dalej. No i tak, tylko otworzyłam, pokażę Wam, jaki jest ten karton. Taki. Zrobiłam spore zamówienie i od razu to nagrywam, bo wiecie co, zamówiłam też rzeczy na prezent na Dzień Mamy dla mam mojej i Tomka i chcielibyśmy jeszcze to dzisiaj wysłać, żeby na pewno doszło. Dobra, i po kolei wyciągam, pokażę, bo to jest wszystko tak zapakowane, że nie wiem co jest co, więc po prostu po kolei będę wyciągać. Będziecie słyszeć ptaszki, bo siedzę przy otwartym oknie, także będzie słychać świergolenie, ale to chyba nie jest problem, mam nadzieję. Dobra, kochani, pierwsza rzecz, mydło. Kitchen Lemon Gentle Gel Hand Soap White Barn. Nie wiem, czy to była jakaś kolekcja, czy co to jest to White Barn. W każdym razie... Aha, Zesty Lemon Sparkling Citrus and Italian Bergamot. I zachęciło mnie to właśnie, że do kuchni faktycznie to mógłby być fajny zapach. I ja z mydłami Bath & Body mam taką relację, no one są dosyć drogie. Teraz jak ja zamawiałam, to było chyba 2 za 39 zł. Nadal to jest dużo za mydło do rąk. Ja zazwyczaj kupuję jakieś mydła Isany, czy po prostu ostatnio też zaczęłam korzystać z mydeł w kostce. Ale powiem Wam, że czasami je kupuję, zazwyczaj sezonowo, nie wiem, kiedy są jakieś tam te zapachy na Halloween, na święta czy coś. I ostatnio miałam w łazience, to był jakiś letni sezonowy zapach z Capri. I słuchajcie, stało w toalecie u nas w Łodzi. I tyle komplementów dostałam na temat tego mydła, jak przychodzili jacyś goście i myli ręce w toalecie, to tyle osób powiedziało, ojej, jak to ładnie pachnie w ogóle i że czuć ten, po umyciu pachną tym ręce. I wiecie co, no raz na jakiś czas można sobie pozwolić no na taki wydatek. Dobra, już nie gadam. Także tak, mówię, dobra, tu będziemy teraz dłuższy czas, będziemy mieć gości, mydło w kuchni, mydło w łazience. Dobra. Pachnie po prostu cytrynowo, ale szczerze nie jest to jakiś urzekający zapach. Pachnie trochę jak środki do sprzątania, w sensie nie to, że źle, ale... Nie, no to nie jest jakiś taki wow zapach, jeśli mam być szczera. To też jest problem właśnie z zamawianiem tych rzeczy przez internet, że stacjonarnie można sobie wszystko powąchać. Ale spoko, no nie jest to brzydki zapach. Myślę, że do kuchni jak najbardziej będzie spoko. Dobra, wyciągam dalej. Co to? A! Zamówiłam sobie, nigdy nie miałam balsamu z Bath & Body. I to jest Super Smooth Body Lotion, 24-godzinne nawilżenie, Shea Butter Coconut Oil. Balsam do ciała po polsku, jest po prostu napisane. I to jest Beach jakaś seria taka letnia.
Właśnie mam nadzieję, że będzie pachniał tak jakoś kokosowo, coś w tym rodzaju. Pięknie pachnie. Wiecie, jak to pachnie? Jak olejki do opalania Hawaiian Tropic. A ja uwielbiam ten zapach. Oj, świetny. I Tomek też lubi takie zapachy. Będzie mu się podobać. Oj, oczywiście. Tak, to właśnie pachnie jak jakieś takie... masło shea, kokos, super. Bardzo przyjemny zapach. Nie wiem, jak będzie z nawilżaniem, czy faktycznie to będzie takie nawilżanie super, ale chciałam też coś takiego, co będzie po prostu ładnie pachnieć. Dobra. Kolejna już dwie rzeczy mam. I tu są kolejne dwa mydła. I tu też jest White Barn. Nie zwróciłam na to uwagi, czy to była jakaś kolekcja. I tu mam tak. Mam wielkie oczekiwania wobec tego zapachu, bo to jest Fresh Cut Lilacs. I koło nas rośnie teraz bez i tak przepięknie pachnie i muszę kilka właśnie ściąć i przynieść do domu. A drugi to jest Rose Water and Ivy. Dobra. Tak, słuchajcie, to pachnie jak... To pachnie jak bez. Jeżeli lubicie zapach bzu, to bardzo Wam polecam. Bo naprawdę pięknie pachnie. A to różane mydło. No, chyba Wam nie pokazałam. Pokażesz się, zaostrzysz. Mam niepomalowane paznokcie i niezrobione i nie wygląda jakoś super, ale przez to, że tutaj cały czas pracuję w ogrodzie albo robię jakieś rzeczy, to stwierdziłam, że na razie tak zostanie, bo to nie ma sensu. Tak, jest taki różany zapach. Też spoko. Zdecydowanie ładniejsze te dwa zapachy niż ta cytryna. Spoko. Teraz dalej mamy... Aha, to jest część chyba... Czekajcie. Nie, dobrze. To są dwie mgiełki do ciała. Stwierdziłam, że tutaj fajnie mieć taką mgiełkę, no żeby jej używać na co dzień zamiast perfum, żeby nie zużywać może perfum. Ja nawet jak jestem sama w domu, to lubię ładnie pachnieć się perfumować, więc lubię takie rzeczy. I to jest Salt Water Breeze. Zaraz zobaczymy. Bardzo świeży zapach. Bardzo ładny, ale nie, faktycznie to Salt Water Breeze to jest idealny opis. Nie wiem, jak to powiedzieć. To pachnie czymś po prostu takim świeżym, ale ani kwiatowo, ani owocowo. Nie wiem, jak Wam to opisać, ale bardzo ładny zapach. Naprawdę. Naprawdę super, bardzo mi się podoba. Naprawdę, mega Wam polecam ten spray, tą mgiełkę do ciała. Ekstra. Oj, bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo. Jeśli macie ochotę na mgiełkę taką świeżą, to Wam polecam. A drugą wzięłam, wiecie co, taką z drobinkami. Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, pokaż się. O, widzicie? To jest taka mgiełka z drobinkami i pomyślałam, że to będzie fajne właśnie, jak już kiedyś w końcu może łaskawie zrobi się pogoda na tyle ładna, żeby nie chodzić w bluzach, a to nasza gałganowa bluza. Są dostępne, także Wam wrzucę linka, jeżeli macie ochotę. Żeby nie chodzić w bluzach, tylko w sukienkach i w shortach i tak dalej, to też by było fajne, żeby sobie wypsikać tym ramiona, nogi, przy okazji będzie ładnie pachnieć. I zobaczymy, czy to w ogóle będzie coś widać, ten brokat na ciele. Ale słuchajcie, ta tak ładnie pachnie. Dobra, testujemy. Taki mocny brokat.
czy mocny brokat. To się w ogóle nie mieni, a z bliska, nie wiem czy to zobaczycie, po prostu widać drobinki takiego brokatu. Więc jeżeli chodzi o taki efekt rozświetlenia, to nie wiem czy to jest ładne i czy to jest... Wiecie co, jak taki oldschoolowy brokat, którym się kiedyś smarowało na Sylwestra, ale to było bardzo dawno temu i już raczej nie jest w dobrym guście. Więc jeżeli chodzi o ten efekt brokatowy, będziecie to widzieć? Myślę, że tak. Myślę, że tak. To nie jestem fanką, jeśli mam być szczera. Ale zapach bardzo ładny. Bardzo, bardzo ładny zapach. Bardzo mi się podoba. I kojarzy mi się z jakimiś perfumami. Kurczę, Armaniego. Na pewno kojarzę takie perfumy. I żałuję teraz, że wzięłam ją w wersji tej brokatowej. Moim zdaniem nie kupujcie tego, kupcie sobie w wersji zwykłej, bez drobinek. Ale świetny zapach, taki bardzo świeży. Z tego co pamiętam, to właśnie to była jakaś taka biała lilia wodna, coś takiego. Tu nie jest napisane, jakie to są. A widzę, coś jest. Jaśmin. I bardzo ładny zapach. Bardzo. Chciałabym mieć taką świeczkę. Taką też bym mogła mieć. A zamówiłam świecę, zaraz wam pokażę. Dobrze, dobrze, dalej. Tak to zgadałam. Ale trochę rzeczy sobie kupiłam, bo mówię. Wiecie co, no to jest. To jest coś takiego, że właśnie jak kiedyś zaczynałam oglądać YouTube'a czy nagrywać i właśnie się patrzyło na te Amerykanki. Pamiętam, że kiedyś na przykład paletka Naked to był taki obiekt pożądania. Ja swoją pierwszą paletkę Naked dostałam od Karoliny, która ją w ogóle zamówiła ze Stanów dla mnie. Wiecie, to było takie niedostępne i wow. I to Bath & Body to też była jedna z takich rzeczy, właśnie były takie kultowe rzeczy, jak pamiętam, baza pod cienie Urban Decay, paletka Naked. Bath & Body, co jeszcze takiego? Carmex kiedyś, który był niedostępny i Amerykanki go używały i Carmex był takim, no, nie wiem co jeszcze, ale jeżeli macie tak jak ja oglądałyście filmy dziewczyn z zagranicy kiedyś dawno temu, to napiszcie, czy miałyście taki produkt właśnie, który wam tak utkwił w głowie, że tego jeszcze nie było w Polsce, a to był taki obiekt pożądania. Victoria's Secret też nie było w Polsce i też to było takie wow. No nie wiem, no nieważne. I wiecie co? Znaczy nieważne. Jak coś sobie jeszcze przypomnę, to wam powiem. Kupiłam dwa takie mydła. Ojej, tu coś się podklejało. Kupiłam dwa takie mydła w takich opakowaniach. I to też jest White Barn napisane. Tu widocznie była jakaś kolekcja. I staram się tak pokazywać, żeby nie było widać moich paznokci, jakby się ktoś pyta. O, o, o. O. Tak wyglądają. I to jest Vanilla Coconut. I Cucumber and Lily. Dobra, zobaczymy. Cucumbra. Bardzo ładny, taki bardzo świeży. Faktycznie, jakbym powiedziałabym, że to pachnie jak lilia i ogórek. Bardzo ładny. Chyba najładniejszy zapach tych wszystkich mydeł. Z tych wszystkich mydeł, które zamówiłam do tej pory. A wanilia i kokos, kokonut, chodź kokonut, pokaż jak ty pachniesz. Bardzo ładnie. Powiedziałabym, że tak ciasteczkowo, tak słodko, ale super, bardzo też fajny zapach. No, te dwa zdecydowanie chyba najładniejsze z tych wszystkich mydeł. Teraz tutaj jest coś takiego większego. I co to będzie? Czy to... Nie wiem, co jest to. Dobra, to może jeszcze otworzę tutaj. A, bo jeszcze zdecydowałam się na dwa takie żele pod prysznic. To jest napisane body wash. I tu jest napisane, że to jest bardzo nawilżające i nawilża ciało już po jednym użyciu, kremowy żel pod prysznic. I to jest taki zapach. In the Stars, a to jest Thousand Wishes. I to jest też z masłem shea i masłem kokosowym. Dobra.
To jest bardzo słodkie, ale bardzo ładne. Bardzo ładnie to pachnie. Tak, nie wiem jak, nie wiem jak wam opisać ten zapach. A to? To jakoś tak pachnie malinowo, porzeczkowo, owocowo trochę bardziej, ale też ładny, też mi się podoba. Ładna jest ta tuba, ładne jest to opakowanie, więc spoko. Dobra, teraz otwieram. Aha, tu będą dwie świece. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, jak to jest dobrze zapakowane. No i się obawiałam, czy te, na przykład takie świece dojdą do mnie w całości. I tu jest jedna. To jest ta, którą zamówiłam dla siebie. I zobaczcie, ona ma takie trochę inne opakowanie, bo one zazwyczaj miały przezroczyste tutaj te słoiczki, a ten jest taki ala betonowy, bym powiedziała. Inna jest pokrywka, tak jakby postarzana. I to jest, skusiła mnie nazwa znowu, Rainforest Gardenia. Uwielbiam zapach gardenii i też bardzo lubię właśnie takie zapachy świeże, takie, no tak jak tutaj ta bryza oceanu, właśnie jakiś deszcz, jakieś takie świeże zapachy. To zawsze mi pasuje, więc taką wybrałam. Ojej, słuchajcie, no nie, rewelacja. Jeżeli lubicie zapach gardenii, to pachnie jak gardenia. Przepiękny zapach. No, ale zaraz ją odpalam. Taki świeży, kwiatowy, no gardenia, po prostu gardenia. Wow. Wow. Naprawdę wow, rewelacja. Piękny. A drugą zamówiłam dla mamy w prezencie, dlatego właśnie będę chciała jej to wysłać, bo zobaczcie, były takie świece z okazji dnia mamy i z takim napisem Best Mom Ever i to jest, jaki to był zapach? Wiecie, że tu w ogóle nie jest napisane, jaki to jest zapach? A jest! Przepraszam, pistachio ice cream, czyli lody pistacjowe. No, naprawdę to pachnie takimi słodkimi lodami, jakimś takim ciastkiem, ale bardzo przyjemny, przyjemny zapach. I jest taka ładna, biała. Będzie mamie pasować i pachnieć i fajny jest ten napis, więc skusiłam się, nie wiedziałam, że papę robi takie rzeczy. I tutaj właśnie jeszcze mam dwa zestawy, które zamówiłam dla mam. A, to jest coś takiego. Mam ciekawe, jak to będzie zapakowane. No i właśnie, o, tutaj jest jeden zestaw. O. I tutaj co my mamy? Tutaj jest mgiełka do ciała. Mgiełka do ciała, tutaj jest balsam, tu jest balsam do ciała? Tak, body cream, taki to jest krem do ciała, żel pod prysznic i krem do rąk. Także o, w takim opakowaniu. To. A, tu jeszcze właśnie też zamówiłam dla mamy, bo chciałam jej dać, zamówiłam taki maleńki żel antybakteryjny do rąk, bo to jest super do torebki, tak do odświeżenia, wiecie. Taki maleńki, czy tam do kieszeni. Ja mam taki o zapachu chyba margerity, czy tacos, już nie pamiętam. I właśnie go noszę czasami, jak nie mam takiego większego żelu, bo mamy w samochodzie taki duży. No, także wzięłam jej taki maleńki. I drugi zestaw, który wybrałam, to jest taki zestaw w kratę niebieską, bardzo ładna jest ta kratka. I tu też jest żel pod prysznic, no dokładnie ten sam zestaw, znaczy te same produkty, tylko o innym zapachu. Także pomyślałam, że fajnie dla mam będą dwa takie zestawy. No i to wszystko właściwie, także dajcie znać,
Dajcie znać, jeżeli Wy macie jakieś fajne zapachy z Bath & Body, które byście mi polecali albo polecały. No i tak, powiem Wam, że ja od czasu do czasu po prostu robię sobie taką przyjemność i robię zakupy w Bath, co zresztą widzicie. Lubię takie pachnące rzeczy. To jest taki zbyteczny trochę wydatek, ale czasami można sobie coś kupić, żeby umilić życie. Więc mówię, dobra, skuszę się i zrobię taki haul, jak kiedyś nagrywały Amerykanki. To będzie jeden z takich punktów. Wiecie, jak kiedyś siedziałam i oglądałam ich filmy i myślałam, o, też bym chciała mieć taką możliwość, żeby dało się zamówić, żebym mogła pokazywać takie rzeczy. Także tadam, po ilu? Po 10 latach Bath & Body online. Chyba, że wcześniej było, ale ja nie wiedziałam, nie mam pojęcia. I nagrywam haul. Także kochani, napiszcie, jeżeli Wy macie jakieś właśnie fajne, polecane zapachy z Bath i dajcie znać, co Wy najczęściej kupujecie. Tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ptaszki tutaj za bardzo nie świergoliły, ale myślę, że to taki miły podkład do nagrywania. Dzięki, że byliście ze mną. Widzimy się jutro. Buziaki.